Witam wszystkich, dojeżdżam tutaj w Sartowice. Byłem tu już u klienta zrzucić opryskiwacz Bertu. I tu właśnie jadę wzdłuż Wisły, drogą Wiślaną. Tam mamy Wisłę. Cześć! Dobry! Czy ja dobrze trafiłem? Idealnie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Tak. Bo myślałem, że tu jakiś komis jest. Do pracowników. Cześć Jacek. Nagrywać mogę, piciu. Dobrze, dobrze nagrywać. Widziałem, patrzyłem na YouTubie filmy. Oglądasz? No, mówię, celebryta. Gdzie, skąd? No. Bo się zaraz ukryje, no, tak, tak, no, stać, tak się ukryje. Pozwiedzałeś Wisłę? Rzuciłem okiem na nią. Nic takiego. Ładne tereny. Ale to by trzeba było tak na rowerze pozwiedzać. No, tą drogą Wiślaną tu widziałem, jest ścieżka rowerowa. Syn. Witam cię. No. Tak jak stoję, będziemy zdejmować. Tak może stać. Idealnie. To gaszę, po co ma chodzić. I hałasować. Nowe to nowe, nie? Tak, nowe to nowe. To ci powiem, że po oglądaniu tego samego sprzętu, który jest, no, na tym pięknym naszym internecie, to naprawdę lepiej kupić nowe. Nie, jest tak nieraz. Powiem ci szczerze, patrzyliśmy taki absurd, 60 z turem, no, po remoncie 65 tysięcy, no, kosztuje w tej chwili. Jak zobaczyłem to 60 z turem, to zaraz dzwoniłem do was, odciągnę. Lepiej, bo nowy, nie? No, nowy, wszystko jest, no, tak jak powinno być. Słuchaj, te części będziemy zdejmować nim, czy... Nim. Dobra. I zaraz będziemy zdejmować wszystko nim. Tutaj zachwytak masz na palecie od razu. No. To jest od razu na palecie, także można, tak, go zabrać zaraz i zawieść. I nie będzie problemu. Ładny, naprawdę. Będzie bazało do kolorów, który jest pokój. Tak. Gorzej jak ma dwa różne. Widzisz, i chwytak do Beny jest, Łukasz, widzisz? No. Dzwoń do nich, niech nie wywozi tych pojemników. Nie zobaczę jeździ pewnie. Czytał się tutaj. Czyta się? Handlujemy świnimi i bydłem. Aha. No widzę właśnie, że samochód stoi do tego. I właśnie, czy teraz beczkę jeszcze będziesz przywoził za tydzień? Czy jest od was kupiona? Ja? Na pewno? Ja kogo wybiorą? Jak sobie zażyczysz, nie widzę problemu. Tą beczkę będą przywozić akurat. Może cieplej będzie, Wisłę pozwiedzam. Tak, posiłek taki jest ładny, widok ci pokażę na Wisłę. Dobra. No, tam jest... A tu, nie? Jak tak w dół, no, się zjeżdża, nie? Ale ja go widziałem, super, tylko nie ma gdzie stanąć. No, tam, no, jest taki, ci powiem, że widok jest ładny. Kurde, sam, no przeszedłbym się tam nawet, kurde, już tak patrzyłem, no, nie? Bo nie ma gdzie stanąć tam, nie? No, tam jest naprawdę ładny. No. No to zarazie, co? A, nie, no, no. Ogólnie, słuchaj, nie wygląda na najtańsze. No, nie wchodzą na to. A to drugi blachę, wszystko rozłożone, co? Na posiarka to zrobiło, wszystko z przesłuchem. Zaraz do koszenia. Zaraz będzie kosić. Tak, no ma trochę, jest tutaj placu, jest, wszystkiego, nie? To... To tu cały plac będzie ogarniać? No, cały plac będzie ogarniać. Dookoła, tam z tyłu, to, no, wszystko. I tak samo gnojowicy, bo tu mamy 26 hektarów ziemi tutaj. Od tego, to... to jest coś robić. Jest coś, no, robić. I akurat już na porę, gdzie chłopaki kończą bydło kupować. O, gdzieś dałem, jeden kierowca już zjechał. Mhm. Jeszcze dwa auta zjadą. Nie, tak ci powiem, że... Trochę mógłby być większy, bo to ja jestem przyzwyczajony znowu do większego sprzętu, no ale... To jest ten serii 100 koni teraz, nie? Ten 4000. No, no. Ale mi się wydaje, że to swoją robotę ludzie zrobi, no zresztą... Mogę z beczką przywieźć razem. Podejrzewam. No Marcin tak mi doradził, no jest, no, fachowcem, mówi, że... kucarze, mhm, wystarczy, to nie przesadzać. Mówi, to starczy ten sprzęt tutaj. Na plac, na wszystko. Mhm. Chociaż my tam też trochę ziemi mamy, mówi, chyba... 26-27 hektarów mamy tej ziemi. Mhm. Może trochę by człowiek pouprawiał, bo na razie w dzierżawie to mamy oddane. No, 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 no. Ale taki... Czas pomyśleć.
No widziałem ten filmik, jak z Quarrenlandem ten obrotówką ładnie jechał. Ładnie sobie z tym radził, naprawdę, kurde, fajny. Co, będziemy się rozpinać? Pewnie, że tak. Już biorę jakieś rękawiczki. I działamy. W ogóle? Trzeba jakiegoś operatora przydzielić tu. Nie jesteś. Ja? Tak. A skąd? Ja nie umiem tym jeździć ja w ogóle. Ja też nie. On jest młodszy. Ja mam. Nie. On jest młodszy, szybciej go będzie nauczyć. W ogóle fajna, bo w 92, 3 mój ojciec z Kolbanków kupował psa na rekorda. No. Latałem, biegałem. I tak sobie mówię, te Kolbany, które lat istnieje, to trzeba do niego zadzwonić, ociągnij, bo mówię, jak jest tyle lat, to jest uczciwy. No. To ojciec jechał tutaj, bo ojciec pochodzi z Morska. To jechał, wyjechali o 10 z Kolbanków, to dojechali tutaj do Morska o 12 w nocy, bizonym rekordem na kołach. Czyli na kołach. No. A to w którym robisz? W którym? 93, 94. 93, no to młode lata. To jeszcze wiesz, jak jest zaczynać te PGR-y, te wszystko. No. To, tych rekordów tam stało na tym placu. No pamiętam, taki syk tam był. Latałem, to właśnie oni. I ojciec kupował od niego, no to za 7 lat już, co? No, sporo. Chyba byk uciekł. Tak właśnie. Nie? Chyba nie. Sam się zastanawiałeś, nie? W którą stronę wiec? No. By trzeba było dzwonić po Franciszka. Do lasa, może by se poradził, nie? Tak, by se poradził. Tutaj niedaleko mam fanów trochę. Miejscowość Osie. O, w Osiu masz tam, no, tak? No. Piszą, non-stop piszą, tak? Tam jest pisane, non-stop. Ja tam przywoziłem im kombajn nową. Tak. Z kolegą Krzysztofem wtedy. Rostelmasza, nie? Tak. No, to ja im tam przywoziłem. Tam nie miałem akurat wtedy kamery. Ale byli zawiedzieni. O, no to załamał. No. Kurczę. Bez nagrywania. No, ale pani Hania co zawsze pisze pod filmami moimi. Zawsze jest. Ja się do Marcina śmiałem, mówię, że celebryta, mówię. Tak jakoś wyszło. Ale ci powiem, że dużo. Wczoraj byłem tam znajomego w Grudziądzu. No. Rafał. Mhm. I też picia, ja troszkę sobie... No, tak, tam ksywkę mam Piciu, no. Piciu. I mówi do mnie, mówi, o, na pewno Piciu przyjedzie. Kto to jest, nie? Ja, kto to jest. Oj, dużo ludzi mnie zna, kurde, aż bym nie pomyślał. Tak, no, też. Mówię, o, to Piciu przyjedzie na pewno. Ty się tam rozpinasz tego wszystkiego. Rozpinać jest łatwo, gorzej jest spinać. Co? Zawsze ze spinaniem dłużej schodzi. No wszystko musisz, kurde, przymocować, nie? Tak, nie ma żartu. Niektórzy też piszą, na łańcuchy go zapiąć, nie? Jak tu zapniesz na łańcuchy 3-tonowy ciągnik? No bez przesady.
Już testuję wszystko. Tylko zobaczymy, czy nie będą za krótkie widły, nie? No, także spokojnie. Dobra. Wiesz co, daj trochę do góry i wtedy dopiero na siebie, nie? I teraz daj na siebie. Powinno być dobrze. Nie, no. Tu jeszcze jest ciężarek, także to pomaga. I w prawa nabiera. Tak. No tak, dobrze. To najgorzej pierwszy raz, jak się usiądzie, nie? Ja pamiętam, kiedyś też zawoziłem, ale tego większego, 130 koni, chyba 130. Albo 115, już nie pamiętam. Ciągnik też do klienta i też miał ładować i tam było kurde wyposażenie do tego ładowacza, nie? Zajeżdżam, a klient mówi, że on po złamaniach nogi, nóg jest, nie? Ja mówię, kurde, jak ja, ja mówię, kurde, no trochę będzie mi ciężko, nie? No. Będzie trzeba to zrobić, nie? Ale widziałem, że tam sobie dosyć radził. Mówię, niech pan spróbuje, nie? Jak panu coś będzie nie tak, nie pójdzie, ja będę to robił, nie? No powiem ci, usiadł, chwila, moment, to tak mnie zmachał, bo kurde, ja nie nadążyłem odpinać, nie? Dobra. Dobra, nie za mocno. Szybko mu poszło. Tutaj przekażę ci kod rabatowy do wykorzystania we sklepie korbanek. Nie no, bardzo ładny, normalnie się skamerować. O. Tak, jest okej. No. A, dziękuję, dziękuję. To jest instrukcja do czytania, tak, do poduszki. Tak, to jest do czytania. I tu mam papierki do podpisu.